One Man Show. Cześć, witam i o drogę pytam. Muszę zacząć od gratulacji dla Karola, mianowicie przechytrzył mnie makabrycznie. Zapytał mnie o wynik meczu Lubin-Partizan i ja mu napisałem tak. On nie musi potwierdzać, bo ja nigdy nie kłamię, chyba że dotyczy to kobiet. To oczywiście, że się ożenię z tobą, kocham i tak dalej, no to wiadomo, to mamy to na bieżąco. Natomiast jaki wynik? Ja mówię, no 2-0 dla Zagłębia, bo jeżeli w Partizanie gra Radowicz, to znaczy, że to jest umieralnia, że to nie jest klub poważny, tylko po prostu przechowania takich już kompletnych tych spadów. Z całym szacunkiem, Miro, ale sam na to zapracowałeś. Z tym twoim brzuszkiem i pod brzuszkiem również. Po prostu na drzewo. No i 2-0. I że będzie 0-0 i Zagłębie wygra na karne. No więc ja tak sobie pomyślałem, jeszcze za mało zjadłeś chleba. Weźcie trochę poszkol. I tak mi to wykład mu taki strzeliłem, naprawdę. Aż się wstydzę za to. Zrobiłem mu wykład, że on kompletnie nie ma o niczym pojęcia. No i co się okazało? 0-0, karne wygrywa Zagłębie, wchodzi Karola. Karol obstawił jeszcze, nie? No nie obstawił, no zawsze tak jest. Zawsze jak nie obstawiamy, to wchodzi. W każdym razie i przyszedł ten wynik. Ale słuchajcie, odkrycie nastąpiło następnego dnia. Mianowicie Karol w momencie, kiedy mnie prosił o wytypowanie wyniku, to było już po meczu. Wykorzystał moją słabość. To, że nie wiem, że mecz się skończył i że było 0-0 i karne. Przyznaj się, Karol, do oszustwa. Po prostu, żeś mnie... No, o, tak właśnie było. Po prostu mnie tak załadował w czapkę, że to... Karol, ale gratulacje, bo to jest, wiesz... Bo, ale wiesz, dlaczego wpadłem na ten trop? No. Ponieważ ty nigdy nie wiesz nic, więc dlaczego miałbyś znać wynik meczu i że karne będą, nie? Także ten. Słuchajcie, jest poniedziałek, bardzo fajny, pogodny, Światowe Dni Młodzieży się zbliżają. Ja powiem tak szczerze, absolutnie tak jako Paweł. Papież Franciszek nie magnetyzuje jakoś ludności. Karol, ciebie zmagnetyzował? Co? Papież Franciszek? Bardzo. A, Karola bardzo zmagnetyzował. Ale mnie jakoś nie zmagnetyzował. Mówiąc szczerze, my mamy pewien problem, my jako Polacy. Mianowicie byliśmy przyzwyczajeni do tego naszego polskiego papieża i wszystko, co mówił, to żeśmy mnożyli razy 4, że było 4 razy lepsze, 5 razy mądrzejsze, 6 razy szlachetniejsze, 7 razy wytrwalsze, 8 razy bardziej polskie, 9 razy bardziej fantastyczne. I po prostu każdy kolejny Ojciec Święty będzie tylko no, po prostu ojczulkiem takim dobrodusznym staruszkiem, który powie, że kocha cały świat. Ja też kocham cały świat. I jak to się mówi, nic więcej. Na razie zobaczyłem, Karol, wiesz co zobaczyłem? Te czereśnie były wczoraj po 8 zł, a dzisiaj są po 15. A maliny były po 5, a są po 10, po 12. No, to widać, takie padliniarstwo takie wychodzi, takie z tych zaścianków. Padliniarstwo, które myśli sobie, że przyjadą zamożne dzieciaki z zagranicy i będą się rzucać na towar. Na Dni Młodzieży przyjeżdża raczej młodzież skromna, z jednym plecaczkiem, która ma... Karol, co ty bierzesz na drogę? Parę sucharów, nie? Tam tak drobne rzeczy, nikt tam nie szaleje, prawda? Nie udaje się do najlepszych knajp, tylko stara się przetrwać i dlatego mnie to tak dziwnie śmieszy. Dobra, wziąłem gazety, ale tylko tak, żeby się na przykład Polacy chcą darmowych leków, taki tytuł jest w Super Ekspresie. No ja muszę powiedzieć, że akurat ja chcę Pałacu Kultury, chcę, żeby mi oddali Pałac Kultury. Notabene akurat zadzwoniłem do gościa, który jest właścicielem części Pałacu Kultury, bo chciałem go ochrzanić, mówiąc szczerze, że tych pieniędzy, które ma, nie przeznacza na Legię Warszawa. Ale to napiszę jak co poniedziałek w felietonie. W ogóle miałem śmieszną sprawę, bo w pociągu dzisiaj jakiś młody chłopak jechał i mówi, że on czyta Weszło od początku. I że mówi tak, nawet ja byłem zdziwiony, mówi
One Man Show już nagrany, ja nie wiem, strasznie ludzi to interesuje, kiedy nagrany, no wtedy nagrany, kiedy będę chciał, prawda Karol? No kiedy będę chciał po prostu, jak będę chciał, to wieczorem nagram, na pewno nagram, pod tym względem ja szanuję. Kiedy będzie nagrany, no to ja mówię, właśnie jadę właśnie, Karol gdzieś tam na trasie, pewnie się zdarzymy, nagramy. Ale pan jeszcze musi felieton napisać. Ja mówię, no oczywiście, że napiszę felieton, polecam. Polecam i będzie ciekawe. A o czym? Ja mówię, a o Dudzie. A co o Dudzie? No, że Legia to jest przykład amatorszczyzny i dziadostwa i rozwinę to w tekście. Ale dobra, Polacy chcą darmowych leków, a ja chcę pałacu kultury. Mówiąc szczerze, chciałbym też parę kobiet posiadać, ale tylko na chwilę. Tak na 5 minut, nie więcej. Dobra, Kożuchowska i dawaj mu rody. Karol, umieramy już, wiesz? Ty jak Kożuchowska i dałem urody. Kto dla ciebie jest i dałem urody? Tak serio, taka dziewczyna. Emilka Ratajkowska. O, no to jest, ale mówiłeś kiedyś, że nogi trochę gorsze. No, a to się przyczepiam do detali. Do detali, Karol. Do detali. Ja absolutnie się zgadzam. Emilka Ratajkowska, Polka. Polka z Kanady. Super śliczna. Ja tylko powiem, że w Warszawie jest mnóstwo teraz fajnych dziewczyn. Chodzą, mają krótkie spodnie. I widać, że żyją, że to są takie fantastyczne przyszłe nasze dziewczyny, znaczy już nie moje, przepraszam, bo ja to już emerytura, ale dziewczyny, żony, matki. Natomiast, co ciekawe, jest w Warszawie teraz pełno policjantów, ale ponieważ oni wszyscy na Dni Młodzieży jadą, to ze szkółek powypuszczali młodzież i mnóstwo, bardzo, nie wiem czy Karol zwróciłeś uwagę, mnóstwo ładnych dziewczyn, policjantek jest, że te policjantki naprawdę wyglądają tak, że jakby ona się rozebrała, to byś nie pomyślał, że ma pałę, nie? Albo pistolet, nie? W ogóle kompletnie, ty masz wtedy pałę, nie? A ona bezbronna. Co? Aż przepraszam, could you repeat please? Aż to? Broić chcesz. Broić chcesz, tak. I w ogóle jesteś już na nielegalu, można powiedzieć trochę. Ale nie, że mnóstwo jest bardzo fajnych dziewczyn policjantek. O czym to świadczy? Świadczy o tym, że dziewczęta zorientowały się, że kariera w kawiarni i czekanie na napiwki to jest trochę słabsza niż na przykład służba w policji, gdzie ma się emeryturę od 45 roku życia, gdzie ma się ubezpieczenia społeczne, gdzie ma się te wszystkie na czas wypłaty, a nie, że jak szef nie zmieni zdania, to będzie albo nie będzie, więc wydaje mi się, że a poza tym te dziewczyny muszą wtedy zachować sprawność fizyczną, więc mnie to bardzo cieszy, bo służba dla państwa, pamiętajcie, służba dla państwa nie jest niczym hańbiącym, naprawdę. To pilnowanie porządku. Co ja wam będę mówił? W Niemczech się tylko w ciągu jednego dnia wydarzyły 3 zamachy terrorystyczne. Naprawdę pamiętajcie, że ktoś te wasze dupę musi pilnować. Ktoś musi chodzić i patrzeć i węszyć i sprawdzać. Tylko, przepraszam, tylko po to, żebyście się czuli fajnie i żebyście mogli, tak jak Karol, chodzić w krótkich gaciach po mieście i się niczym nie przejmować, nie? Także ten, słuchajcie, Karol w ogóle to jest śmieszne, bo nawet ostatnio mi browar postawił, to jest jakaś sensacja. Ale ja mu dzisiaj zwróciłem. Ten i to zimne jeszcze. Słuchajcie, ale hecał Krychowiaka i Celi. W południe się rozstali, wieczorem godzili. O, to jest fajne, to takie tematy lubię. Karol, pamiętasz co ci mówiłem o tym związku? Że on nie przetrwa. Dlatego, że Krychowiak jest facetem pracowitym, będzie trenował, będzie grał, będzie strzelał mecze, ale nie ma go w domu. Nie ma go w domu. A jak kota nie ma, myszy co robią? Myszy harcują. Karol to idealnie to już wyczuwa, chociaż jeszcze żadnej celi nie poznał, ale niewykluczone, że stanie się to wieczorem, jutro, prawda? Życie trwa chwilą. Więc oni oczywiście tutaj sobie robią takie jaja, żeby trochę podtrzymywać przy sobie uwagę, skupienie. To jest takie trochę aranżowana taka kłótnia, ale niearanżowane są takie sprawy, że ona chce chodzić na pokazy mody, a on musi pracować. No i on musi zarabiać, a ona musi wydawać. Ponieważ ja całe życie zarabiam, a wszystkie kobiety mnie otaczające wydają to, co ja mam, to dotyczy nie tylko kobiet, dotyczy nawet kotek. Moje kotki również. Jakbyście wiedzieli, ile mnie weterynarz kosztuje ostatnio, to makabra.
No więc, ta niezgodność, ona prędzej czy później wychodzi. I no, to możemy takie związki dać, czy Kałużnego, czy Jacka Bąka, to są przecież też kadrowicze na podobnych pozycjach i też bardzo w zamożnych klubach i dobrze ustawieni. I wszystko to się wali przez to, przez próżność kobiety. Ja nie znam celi, wiem tylko tyle, że ona wyżej tego. Karol, co ona wyżej? Już nie będziemy mówić, nie? Mówiłem o celi, że wyżej. Wyżej, nie? Że wyżej. Ona wyżej mierzy, tak? Wyżej mierzy. A my byśmy chcieli, żeby kiedyś mi to tłumaczył Janek Urban albo Andrzej Iwan. Nie wiem, ale jeden z nich, bo to obaj bardzo mądrzy faceci, chociaż życiowo nieporadni. Jeden powiedział, że żeby kobietę wybrać dla piłkarza najlepszą, to musi być taka, która zostanie matką twojego dziecka. Czyli taka opiekuńcza, czyli ona nie musi być ładna, ona nie musi być zgrabna, ona ma być dobra, ona ma być fajna, ona ma być ciepła, ona ma, jak ty wrócisz o 6 rano, to ma ci przygotować herbatkę i awanturę zrobisz dopiero za 2 dni, jak ty tak lekko do siebie dojdziesz. No więc mówię, to akurat fajny ten, w południe się rozstali, to jest oczywiście, mówię, taka ustawka, to wszystko jest robione na pokaz i tak dalej. Pazdan zablokował Śląsk, za chwilę Pazdan na kupę zrobi, to powiedzą, że o Jezu, ale ten Pazdan trafił do CDS-u. Jezus Mary, weźcie, przestańcie, naprawdę, Pazdan to jakby strzelił 2 bramki główką, ale on nie ma wyskoku w ogóle. Figo z Lubina, strzela jak maszyna. Jezu, ten Starzyński, że to Legia powinna go kupić, jego i Stępińskiego i natychmiast, no ale to dawniej Legia to po prostu nie kupowała, to były fajne czasy, uczestniczyłem wtedy w tym, to po prostu z wszystkich okręgów wojskowych były meldunki, gdzie trafia się ktoś fajny i ten, i po prostu wysyłało się powołanie do wojska, tak? Tak zwany bilet. I przychodził bilet i trzeba było się stawić. Powiedzmy, tak jak dzisiaj, 1 sierpnia o godzinie 9 rano, Łazienkowska 3. Były to piękne czasy, wy będziecie się z tego śmiać, będziecie mówić kaperownicy, to, sianto. Legia wyprzedziła, myślą Real Madrid, Manchester United, Barcelonę. Legia po prostu brała co chciała, ale dzięki temu miała wyniki. Zapraszam serdecznie na ten, na jak co poniedziałek. Tam rozwinę jednak wątek, dlaczego Legia absolutnie odeszła od swoich pierwotnych, od takich korzeni, od takiego zmysłu, żeby brać wszystko, a stała się takim, trochę takim małym takim warzywniakiem, coś tam trochę, tu sprzeda marchewkę, tu kupi pietruszkę, nic z tego nie wynika, nie jest to na pewno butik na Nowym Świecie, nie jest to Nowy Świat, jest to po prostu, zresztą wynik 0-0 mówi, że dziadostwo, ja tylko jeszcze jedną rzecz powiem, bo One Man Show, wiecie dlaczego jest dobry, bo jest ciekawy. Natomiast wczoraj oglądałem Ligę Plus Ekstra, muszę to powiedzieć koniecznie, tam jest widownia, to, tamto, sianto, powiem szczerze, zasnąłem chyba w 15 minucie. Jak Boga kocham, koledzy, nie idźcie tą drogą.